Z nami Michał Cieślak, chwilę po swojej kolejnej wygranej. Powiedz mi, Michał, jak ocenić swój pojedynek? Walka wygrana, ciężka, twarda walka. Przeciwnik więcej ważył, ponad 100 kilo. No, wygrana walka. Gdzie i z kim przygotowywałeś się do tego pojedynku? Przygotujemy się cały czas w Radomiu. Mamy taki, praktycznie od mistrzostw Polski cały czas mamy taki cykl. Non-stop jestem w treningu w Radomiu z trenerem Adamem Jabłońskim. Jak ci się z trenerem Jabłońskim współpracuje? Bardzo dobrze, bardzo dobra współpraca. Michał, wróćmy troszeczkę wstecz. Nie tak dawno zdobyłeś młodzieżowego mistrza Polski w boksie w Radomiu. Powiedz mi tak z perspektywy czasu, jak oceniasz tą radomską imprezę? No, to radomska impreza udała się. Cztery ciężkie walki, udało się dotrzeć do finału, wygrałem z Dejkiem. No, impreza dobra, fajna impreza. Oby więcej takich imprez w Radomiu. W sumie w tym finale występowałeś jako ostatni, dużo twoich przyjaciół, rodzina. Można powiedzieć, że to była taka, no w cudzysłowie, walka wieczoru. Czułeś ten doping, jak cię niesie? No wiadomo, doping bardzo, bardzo fajnie jest, jak się boksuje u siebie. Jeszcze cała rodzina była, no fajnie. Przyjaciele, koledzy, doping zawsze pomaga. Są jakieś plany, żeby przejść na zawodowstwo? Zobaczymy, na razie to czekamy na Mistrzostwa Polski Seniorów. Do marca czekamy. Powiedz mi, czy w tej chwili, bo wiadomo, wygrałeś, jesteś młodzieżowym mistrzem Polski, masz jakieś tam stypendium, o pieniądzach nie będziemy rozmawiać. Czy w tej chwili jesteś w stanie tylko boksować? Boksujesz, pracujesz, jak to wygląda? Nie, boksuję, pracuję. Ciężko jest pogodzić to i to, czy jakoś tam dajesz radę? No, jakoś daję radę. Wiadomo, że było ciężko to pogodzić, ale mam taki komfort, że po prostu mam swoją działalność. Prowadzę małą budowlaną i dlatego daję radę jakoś, bo tak to jakbym miał gdzieś pracować, to na pewno bym nie dał rady. Jakie są plany na przyszły rok? Kiedy cię zobaczymy znowu w ringu? Mistrzostwa Polski w marcu, seniorów. Teraz święta, czyli co? Rodzinnie trochę odpoczniesz od treningów? Do końca roku na pewno odpoczniemy. Będę chodził tylko na siłownię. Więcej nic. Michał, jeszcze raz wielkie gratulacje wygranego pojedynku. Dzięki serdeczne za wywiad. Dzięki. Pozdrawiam wszystkich.